Witajcie. Witam Was serdecznie w kolejny dzień. Jak chodziłam na naukę języka angielskiego, mieliśmy zadawane prace domowe. Jedną z prac domowych był temat, który później też te tematy były właśnie na egzaminach, tylko już wybrane, nie wiedzieliśmy, które dostaniemy. Był temat My favorite person in my life. Ja mam takie dwie osoby, którymi się wzoruję, które mi imponują, które mi się podobają. Są to takie moje idolki. To są dwie kobiety, Melania Trump i Carmen DeLorefis. Dzisiaj porozmawiamy o Carmen DeLorefis. Carmen DeLorefis to jest modelka, która urodziła się w roku 1931, dokładnie 3 czerwca, wtedy kiedy moje dziecko jedno się urodziło, wtedy 3 czerwca. I była to bardzo piękna kobieta, wysoka, bardzo szczupła, miała długie nogi i bardzo oryginalną twarz. I ją wypatrzył taki wiecie, utalentowany, tak zwany myśliwy, łowca talentów. Zauważył ją w autobusie, kiedy miała jeszcze 15 lat. Kiedy miała jeszcze 13 lat, wypatrzył ją właśnie taki łowca talentów. I w Ameryce jest tak, że jeżeli właśnie tacy ludzie, którzy się na tym znają, wypatrzą jakąś oryginalną urodę, to pomagają im i oni, te osoby mogą właśnie potem osiągnąć sukces w modelingu czy w aktorstwie, tylko muszą coś w sobie mieć. Więc jak wyglądała Carmen DeLorefis? Carmen DeLorefis, jak już powiedziałam, bardzo szczupła i bardzo wysoka. Mnie ona się nawet, wiecie, powiem Wam, podobała bardziej jak jest teraz, już dojrzałą kobietą. Ona, będąc dojrzałą kobietą, jeszcze występowała na wybiegach, ale ma niesamowitą klasę. I to właśnie mi się w niej podoba. I to jest czynnik, który przemawia za tym, że jest to moją favorite person. Jest to osoba z niesamowitą klasą. Ona ma tą klasę w urodzie, ona ma tą klasę w poruszaniu się, ona ma tyle gracji, tyle wdzięku, a jednocześnie jest bardzo sympatyczna, jest bardzo komunikatywna, lubi żartować. Ona w tej chwili już, no możecie sobie policzyć, ile może mieć lat, skoro urodziła się w 1931 roku. Ja tam zamieszczę w opisie taki link www.carmendelorefis.com. Jeżeli sobie to klikniecie, zobaczycie, jak ta osoba wyglądała, kto mnie się podoba, kim ja się inspiruję. I ona, możecie też potem obejrzeć jej młode zdjęcia. Jak była młodziutka, miała bardzo szczupłą twarz, bardzo szczuplutką twarz, taką trójkątną, bardzo duże oczy, niesamowicie duże oczy i malutkie usta. Wtedy ona już zasłynęła, mając właśnie 13 lat, ją odkrył wtedy ten taki łowca talentów, a gdy miała 15 lat, już stała się twarzą z takich prestiżowych czasopism jak Vogue, jak W Magazine, jak Harper's Bazaar, i była również twarzą perfum Chanel No. 5. Brała udział w pokazach mody Marie Meco, jak i również Coco Chanel. I była też inspiracją dla malarzy, pozowała, Salvadore Dali ją malował, miała również swoją lalkę,
czyli tak jak jest lalka Barbie, tak lalka Carmen de Lorefis. I powiem Wam, że wiodło jej się bardzo dobrze, ale była przesympatyczną osobą i jeżeli sobie klikniecie w internecie, możecie sobie wejść w jej wywiady, oczywiście mówię po angielsku, ale możecie posłuchać jak jest pełna dowcipu, jaka jest sympatyczna, jaka jest urokliwa, jaka jest taka zwyczajna, zwyczajna, a jednak bardzo i bogata i bardzo piękna. Teraz już w dojrzałym wieku, nawet właśnie ma piękne, siwe, takie białe włosy, ale przepięknie wygląda, nawet mnie się bardziej podoba teraz, jak jest dojrzała, bo się troszeczkę zmieniła, te maniuńkie usta jej się troszeczkę powiększyły, rysy się zaostrzyły, no mnie się podoba bardziej teraz, jak jest dojrzała, niż jak była taka bardzo młodziutka, jak miała 20 parę lat. I jest bardzo bogata, ponieważ ona była nie tylko twarzą tych prestiżowych magazynów mody, jak i twarzą perfum, ale również, że sobie tu coś zapisałam, co ona takiego osiągnęła. No, występowała w pokazach mody jako jedna z głównych modelek, często otwierała pokaz, zamykała pokaz i była właśnie bardzo bogata. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, muszą coś z tymi pieniędzmi zrobić, więc najczęściej je inwestują. Sami ich nie inwestują, mają do tego inwestorów. No i miała niestety pecha, jak to w każdym biznesie i w każdej dziedzinie bywa. Słuchajcie, ona zainwestowała pieniądze swoje, znaczy dała do inwestowania takiemu no, oszustowi, który nazywał się Bernard Lavres Madoff. Znane są fundusze Madoffa i Madoff, on był finansistą, był to mieszkał w Nowym Jorku, z żydowskiego pochodzenia i jego dziadkowie ze strony ojca byli Polakami, niestety, a on takim oszustem się okazał, a ze strony matki byli Rumunami. I on wraz z żoną otworzył taki właśnie finansowy otworzył fundusz hedgingowy, muszę to raz przeczytać, fundusz finansowy, był jako pierwszy z liderów na Wall Street i otworzył taką firmę Madoff Investment Securities. I był właśnie pierwszym potentatem na rynku finansowym na Wall Street. Ale mimo to, że był jako jeden największy potentat, najwięcej pieniędzy inwestował, to jednak banki nie miały do niego zaufania, nie był w kręgu klientów zaufanych w niektórych bankach i on oszukał ludzi na łączną kwotę 65 miliardów. On stworzył taką piramidę finansową. W roku 2008 był aresztowany przez FBI i w 2009 roku został skazany na 150 lat. Wyobrażacie sobie? Na 150 lat. I on jeszcze jak działał, był wielkim filantropą, obracał się w takim super towarzystwie w Nowym Jorku. On dał, zaraz Wam powiem ile, bo muszę tutaj zerknąć, bo nie pamiętam, dał 6 milionów na badania chłoniaka, a łącznie 50 milionów to była właśnie jego działalność filantropijna.
ale oszukał mnóstwo ludzi. Oszukał 13,5 tysiąca prywatnych osób, w tym i organizacji, i został za to skazany. I w momencie, kiedy został skazany, okazywał skruchę i przepraszał swoich klientów, mówił, że popełnił błąd. Ale później, jak trafił do więzienia, okazało się, że jednak był bardzo. No, wręcz do swoich więźniów powiedział, że wcale nie żałuje tych klientów, ma ich po prostu w nosie. Mówił to oczywiście bardziej brzydkimi słowami. I właśnie Carmen de Lorefis, no, zaufała mu, skoro to był taki potentat, to nie tylko ona, ale jak słyszeliście, 13 tysięcy i pół, 13,5 tysiąca indywidualnych klientów poza nią. I wtedy właśnie miała wielki krach i to była druga jej taka porażka na tej sinusoidzie, druga jej dołek finansowy. Ale powoli się z tego wszystkiego wyciągnęła. Mnie imponuje właśnie swoją klasą, przede wszystkim klasą. Tak jak wam powiedziałam, tak jak Melania Trapp też ma w sobie klasę. Klasy nie można się nauczyć. Klasy nie kupicie za pieniądze. Musicie to w sobie po prostu mieć. Musicie to otrzymać w genach. I ona to właśnie miała, i to ja ją za to bardzo, bardzo cenię, jako kobieta bardzo właśnie mi się podoba, podobają mi się ubrania, które nosi, nie tylko na, które preferuje, które pokazuje na pokazach mody, ale także swoje prywatne. Charakteryzuje się tym, że ma zawsze bardzo duże rękawy, wysokie ramiona, szerokie reglany, lubi też korale, ma bardzo dużo właśnie takich korali. Pereł, lubi bardzo perły. No, jeżeli sobie wejdziecie na to www.carmendelorefis.com, to jej zdjęcia z takich ostatnich już lat, kiedy ona już ma tam chyba z 80 lat, a wygląda na 60, może na 50, takiej zadbanej kobiety. Zobaczycie, jaka kobieta mnie się, bo Melanie Trump wszyscy znają, jaka kobieta mnie się podobała. Cóż tu jeszcze ciekawego o Carmen de Lorefis? No tak, właśnie chciałam wam przytoczyć moją idolkę. Każdy z was na pewno ma w życiu jakąś osobę, którą się sugeruje, którą się motywuje. Każdemu podoba się coś innego i każdy coś innego w danej osobie zauważa. No, mnie właśnie imponuje bardzo, to już kiedyś wam mówiłam, że Melania Trump również uważam, że ma w sobie klasę. Nie wszystkie małżonki głów państwa mają taką klasę. Ona to ma i to ma również Carmen de Lorefis. Ja słuchałam bardzo dużo jej wypowiedzi, jej wywiadów, jej takich swobodnych rozmów. I mimo to, że jest kobietą przepiękną, zgrabną, modelką, ma bardzo dużo pieniędzy, jest zwyczajną kobietą, żartującą, uśmiechającą się. Nawet oglądałam takie momenty, jak ona pozuje do obrazu, czy pozuje do zdjęć, to czasami robi sobie żarty, robi różne miny, oczywiście w przerwach. Szalenie, szalenie pozytywna kobieta, szalenie też silna, bo miała właśnie w swoim życiu dwa takie krachy, jeden przez tego Madoffa, a jeszcze inny, to już może na następny raz, żeby film nie przedłużać, żeby filmik nie był za długi. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakie są moje idolki, to Melanie Trump znacie, a może Melanie Trump też zrobi jakiś króciutki filmik, a Carmen de Lorefis, jeżeli macie ochotę, proszę bardzo, proszę sobie wygooglać, a ja załączę również link, pod którym zobaczycie ją, jak wygląda modelka dojrzała modelka. Jest kilka takich modelek, które, bo ona w ogóle zapisała się w księdze Guinnessa jako najdłużej pracująca modelka. Ona do 87 lat i nadal pracowała, i jeszcze nadal pracuje w modelingu i otwiera pokazy mody.
Są też jeszcze inne, ale tamte mnie się nie podobają. Tamte mają zbyt starą twarz i są, widać, że mają te 80 lat i jakoś patrząc na nie, widzę, że jest taka dysproporcja, aż nie pasują te stroje, w które one się ubrają, natomiast ona ma klasę. Ona ma klasę, ona nosi właśnie szerokie spodnie, szerokie reglanowe rękawy, no to, co ja lubię po prostu. I jeżeli chcecie właśnie ją zobaczyć, nie mam tutaj jeszcze umiejętności takich, żebym mogła zrobić właśnie takie zdjęcia czy jakiś podgląd. Nie mam takich umiejętności, po prostu nie wiem jak to się jeszcze tutaj załącza, ale jeżeli nabiorę takiej umiejętności, to ja wam będę załączała takie zdjęcia, czy swoje, czy właśnie takie o osoby, o której mówię. I uważam, że się tego nauczę, dlatego że kiedyś też nie miałam z informatyką absolutnie nic do czynienia, działałam w zupełnie innej branży, wykształcenie, jak wiecie, jestem magistrem inżynierem w ogóle i inna branża, a pokazano mi, nauczyłam się i działałam również przez pewien czas w dziedzinie informatycznej. Ale to taki mały, mały epizod. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za uwagę. Było mi bardzo miło z wami się spotkać. I jeżeli macie ochotę i dać mi kciuka do góry, dziękuję pięknie, buziaczki. Najgorętsze. A jeżeli osoby są nowe i chciałyby mnie zasubskrybować, mają taką wolę, serdecznie im dziękuję z góry. Jeżeli nie, wola należy do was. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Och, a jeszcze spodenki, pokażę wam, jakie mam dzisiaj spodenki. O, mam takie spodenki sportowe, które są z takim rozcięciem. Mają takie rozcięcie, może tutaj pokażę takie rozcięcie. O, takie mają rozcięcie z takimi właśnie fajnymi ekspresikami, to rozcięcie jest aż o, aż do całą łydkę można pokazać. I taką kurteczkę mam luźną, swobodną. I oczywiście mój turbanek, jak zwykle. No więc żegnam was serdecznie. Do usłyszenia.